Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym moim filmiku. Zapraszam Was do zrobienia ze mną takiej ślicznej choinki. Wykonałam ją z kordonka Aria 5 i pracowałam szydełkiem 1,5 mm. Według schematu zrobiłam 9 rzędów tej choinki i jej wysokość to 12 cm. Wy natomiast możecie sobie zrobić dowolną ilość rzędów i ta choinka może być albo większa, albo nawet mniejsza. To już zależy od Waszych potrzeb. Na filmiku pokażę, jaka jest właśnie zasada rozszerzania tej choinki. Jeśli Wam się taka choinka podoba, to zapraszam do zrobienia jej razem ze mną. Robótkę rozpoczynam od zrobienia pętelki. Teraz robię 3 oczka łańcuszka i zamykam w kółeczko. Wbijam się w pierwsze oczko łańcuszka i robię oczko ścisłe. I teraz przechodzę do pierwszego okrążenia. Robię 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słup. 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę. I teraz będę robiła popcorn. Robię 5 słupków. Wbijam się w to kółeczko. Drugi słupek. Trzeci, czwarty i piąty. Teraz wyciągam pętelkę i wbijam się w pierwszy słupek tego popcornu, pierwszy z tej piątki. Łapię za pętelkę, przeciągam i robię oczko łańcuszka. 2 oczka łańcuszka i jeszcze raz wbijam się to kółeczko z 3 słupków, z 3 oczek łańcuszka i robię słupek. Tak wygląda pierwszy rząd. W drugim rzędzie robię 3 oczka łańcuszka jako słupek. 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Obracam robótkę i teraz między tym słupkiem i popcornem były 2 oczka łańcuszka. I tutaj zrobię popcorn. Czyli zrobię 5 słupków na tym łańcuszku. Pierwszy. I piąty. Wyciągam pętelkę. Wbijam się w pierwszy słupek. Nabieram pętelkę na szydełko i przeciągam i robię oczko łańcuszka. 2 oczka łańcuszka i następnie przechodzę z drugiej strony popcornu. Też miałam łańcuszek z 2 oczek i tutaj robię kolejny popcorn, czyli 5 słupków. Wyciągam pętelkę, wbijam się w pierwszy słupek, łapię pętelkę, przeciągam i oczko łańcuszka. 2 oczka łańcuszka. I na
wbijam się teraz trzecie oczko łańcuszka. Które zastępowało słupek. I robię słupek. Przechodzę do trzeciego rzędu, czyli robię znów trzy oczka łańcuszka jako słupek. I tak to się będzie powtarzać w każdym rzędzie. Plus dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Obracam robótkę i na tych łańcuszkach będę robiła popcorny. Czyli robię 5 słupków. Trzy. Cztery. I 5. Wyciągam pętelkę. Wbijam się w pierwszy słupek. Przeciągam oczko łańcuszka. Dwa oczka łańcuszka. Przechodzę na kolejny ten łańcuszek i robię popcorn, czyli 5 słupków. Wyciągam pętelkę, wbijam się w pierwszy słupek, łapię pętelkę, przeciągam oczko łańcuszka, dwa oczka łańcuszka i przechodzę na kolejny łańcuszek, na te dwa oczka łańcuszka i robię popcorn, czyli 5 słupków, 3, 4. 5. Wbijam się znów w pierwszy słupek i przeciągam, robię oczko łańcuszka, dwa oczka łańcuszka i wbijam się właśnie ten słupek tutaj i robię i tutaj wyraźnie już czubek się ukształtował i teraz będziemy rozszerzać naszą choinkę. W czwartym rzędzie znów robię 3 oczka łańcuszka jako słupek. 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Obracam robótkę i tutaj już będę miała 4 popcorny, czyli robię 5 słupków, 5. Wyciągam pętelkę, znów wbijam się ten słupek, nabieram pętelkę, przyciągam oczko łańcuszka, dwa oczka łańcuszka, przechodzę na kolejny łańcuszek, robię popcorn, czyli 5 słupków, 2, 3. Wyciągam pętelkę, wbijam się w słupek, nabieram pętelkę, przeciągam. Oczko łańcuszka i dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Kolejny dwa oczka łańcuszka robię, na kolejnych dwóch oczkach robię następny popcorn.
Znów pierwszy słupek bijam się, nabieram pętelkę na szydełko, przyciągam oczko łańcuszka i dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. I na te ostatnie dwa oczka łańcuszka przechodzę, robię 5 słupków. Wbijam się w słupek, nabieram nitkę i przeciągam i oczko łańcuszka, dwa oczka łańcuszka i wbijam się w ten słupek i robię słupek. I tak proszę sobie zrobić w sumie 9 rzędów. Z kolejnymi rzędami będzie nam zawsze przybywać po jednym popcornie. Tutaj miałam 1, 2, 3, 4, później będę miała 5, 6, 7, 8 i 9. I później pokażę, co dalej. Zrobiłam 9 rzędów mojej choinki i tak teraz to wygląda. Teraz będę robiła na tych łańcuszkach, na tych dwóch oczkach łańcuszka po 3 półsłupki nawijane. Czyli nawijam nitkę na szydełko i na pierwszym łańcuszku robię 3 półsłupki nawijane. I 3. Przechodzę na kolejny łańcuszek i robię 3 półsłupki nawijane. Następnie 3 półsłupki nawijane. I dalej. Trzy półsłupki nawijane. Na każdej poprzeczce po 3 półsłupki nawijane. Dwa i trzy. I tutaj teraz zaraz kończę ten jeden bok naszej choinki, ten spód właściwie. I teraz przechodzę na bok choinki. Tutaj był spód, teraz bok. I tutaj także na każdym tym słupku będę robiła 3 półsłupki nawijane. Żeby po prostu ta choinka była fajnie wykończona. Dwa i trzy.
Zaraz jeszcze pokażę, jak czubek choinki zrobimy. I jeszcze tutaj mam. I trzy. I teraz robię dwa oczka łańcuszka i od razu przechodzę na drugą stronę tego pierwszego popcorna i robię znów trzy półsłupki nawijane. I tak do końca. I teraz już właściwie kończę ten rząd. Jeszcze tutaj został mi jeden słupek, na którym robię trzy półsłupki nawijane i wbijam się oczkiem ścisłym w ten pierwszy półsłupek nawijany. Jeszcze może sobie zrobię jeszcze jedno oczko, takie zabezpieczające, odcinam niteczkę. I jedną część choinki mam gotową. Jeszcze od razu może sobie wrobię tę niteczkę, żeby mi się tutaj już nic nie plątało, nie przeszkadzało, ani nie popruło potem. I odcinam. Tutaj już skończyłam 5 rzędów. Odcięłam niteczkę. Jeszcze robię. I tak teraz wygląda moja choinka. Jeszcze zrobię zawieszkę. Przywiążę tutaj sobie. I zrobię 25 oczek łańcuszka. Taki kawałeczek mam, ale. Chcę wykorzystać po prostu. I wbijam się jeszcze raz. Oczko ścisłe. Jeszcze niteczkę wrobię.
Moja choineczka jest już gotowa, teraz ją sobie wykrochmalę, wysuszę i będzie fajną ozdobą świąteczną, taką inną, bo jeszcze takiej choinki przyznam, że nie robiłam. Jeśli Wam się podoba taka choineczka, jeśli Wam się podobają moje filmiki, to bardzo proszę o subskrypcję, za które bardzo dziękuję. Dziękuję za wszystkie komentarze i lajki i zapraszam na kolejne moje filmiki. Do zobaczenia!